Sri Bhagavad Gita, chapter 7. Czytamy z Bhagavad Gita tak jaką jest, rozdział 7. Wiedza o absolucie, tekst 28. Z siódmego rozdziału. It's coming. Just now coming. Just now coming. Pitcha Dvesha Samudhana. Dva Dva Mukha. Yeah, that's what I mean. About why we came to the material world. To jest werset, w jaki sposób trafiliśmy do tego świata materialnego. Pitcha Dvesha Samudhana. Dva Dva Mohena. Bharata. Sarvutani Sammoham. Sarge Yanti Rantapa. Translation. Mamy polską Bhagavad Gita? The sign of Bharata, a conqueror of the foe. All living entities are born into delusion, bewildered by the dualities arisen from desire and hate. Tłumaczenie. Siódmego rozdziału, 27 werset. O potomku Bharaty, pogromco nieprzyjaciół, wszystkie żywe istoty rodzą się w złudzeniu, opanowane dualizmami wyrastającymi z pożądania i nienawiści. So here is the question is, well, why we fell down? Tutaj jest pytanie, dlaczego upadamy? Because we have that minute independence, and instead of agreeing to serve Krishna, we think we are on an equal level with him. I mamy bardzo malutką niezależność i zamiast służyć Krysznie, my chcemy współzawodniczyć z Kryszną. So this is an impure desire. Więc to jest nieczyste pragnienie. And as soon as we allow it to overtake us, then we have to come to the material world. I jeżeli to pragnienie nas tak ogarnie, jesteśmy przepełnieni takim pragnieniem, wtedy jesteśmy gotowi do zejścia do świata materialnego. Ponieważ w materialnym świecie możesz sobie wyobrażać, że jesteś osobą, która dominuje nad naturą materialną. I więc to chce ta właśnie uwarunkowana żywa istota, zamiast być dominowanym, chce być dominującym. But there's another point here, dvesha. What is it that we hate? Więc jest też inny punkt, dvesha. Co to jest, co nienawidzimy? We don't like it that somebody else is dominating. Nie lubimy osoby, która jest dominującą osobą. So therefore there's always a quarrel, who's going to be the dominant. Więc ciągle jest jakaś kłótnia, kto będzie tym dominującym. At every level this quarrel is there. Na każdym poziomie jest ta kłótnia. It comes into the quarrel between the male and female. Jest kłótnia pomiędzy mężczyzną i kobietą. It comes into the arena of nation to nation. Jest także na płaszczyźnie kraju z krajem. That was Hitler's cry, right? To było hasło Hitlera. Deutschland over all. Deutschland über alles, an der Welt. Więc to jest hymn, niemiecki hymn, że niemiecka nacja będzie panować nad całym światem. And the people accepted, yes, we like this. I ludzie zaakceptowali to. Tak, bardzo to lubimy. German people are not stupid. How come they got drawn into it? I ludzie z Niemiec nie są głupimi osobami. Jak oni zostali w to wciągnięci? Ponieważ w świecie materialnym każdy chce dominować.
zwierzęta, chcą dominować inne zwierzęta. King of the beasts. Przepraszam, lew chce dominować inne zwierzęta, które jest królem zwierząt. They're also killed in the hunting, the buffalo may kill them sometimes. Czasami, kiedy lew poluje, czasami lew może zostać zabity przez bawoła. Dlatego Krishna tutaj nam radzi, żebyśmy się w to nie wplątywali. Kończy się cierpieniem. Nikt nie może dominować. Tylko Krishna jest na tej pozycji. Więc my chcemy tej pozycji. Even in the name of spiritual life that comes in. Nawet w imię tej życia duchowego ta dominacja wchodzi w życie. Before I became a devotee, I was going to hear some yogi speak and give us meditation. Zanim przyłączyłem się do wielbicieli, chodziłem na lekcje jogi i co mówi jakiś jogin. He said, be still. And know that you are God. Nie ruszaj się i wiedz, że jesteś Bogiem. Ja tak w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, że ja jestem Bogiem. But maybe I should try. Ale może powinien spróbować. That's the fall down. I to jest ten upadek. So the devotee, first point, he has to be humble. Więc pierwszą cechą wielbiciela jest to, że powinien być pokorny. Not stupid, but humble to surrender in the right place. Nie głupi, ale nie być głupią osobą, tylko być pokornym w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie. The real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is pure knowledge. Prawdziwą konstytucjonalną pozycją żywej istoty jest poddanie się najwyższemu Panu, który jest czystą wiedzą. This is our constitutional position. Więc to jest ta nasza konstytucjonalna pozycja. Therefore, Guru is heavy. He can't be thrown over on this side or that side because he's fixed in his realization. Dlatego guru nazywany jest ciężki, ponieważ on nie może być przesunięty na tą stronę czy na tamtą stronę. On jest usytuowany bardzo mocno na swojej oryginalnej pozycji. That he's a servant of God. Że on jest sługą Boga. And nobody can budge him from that, even one inch. I nikt go nie może przesunąć z tej pozycji nawet o milimetr. Therefore he becomes very strong. Dlatego staje się bardzo mocny. In his position as a servant. W tej pozycji jako sługa. That's one thing attracted us to Srila Prabhupada. We saw whenever there was a meeting, so many people were there, he always dominated. He always established the Bhagavad Dharma. Nobody could challenge him. I to było można zobaczyć w osobie Srila Prabhupada, kiedy on robił wykłady, kiedy osoby tam przychodziły i były na jego wykładach, to on nie robił żadnej jakby cienia wątpliwości, że Bhagavad Dharma to jest ta prawdziwa wiedza. I jakikolwiek argument był zaprezentowany, był bardzo łatwo pokonywany przez Śrila Prabhupada. Więc my chcieliśmy być takim jak on. He was an old man by material estimation, but he was full of life, full of conviction, full of determination, and he had a goal. I Śrila Prabhupada, chcieliśmy być tacy jak Śrila Prabhupada. On był, pomimo tego, że był w podeszłym wieku, był pełen energii, pełen przekonania i miał cel. So that's good. We can want to be like Prabhupada, but we shouldn't want to be Prabhupada. Prabhupada is already Prabhupada. Więc powinniśmy iść w ślady, czy podążać za Śrila Prabhupadem, ale nie możemy być Śrila Prabhupadem, bo już jest jedna osoba, która jest Śrila Prabhupadem. Or we shouldn't imitate Prabhupada. Ale nie powinniśmy imitować Śrila Prabhupada. We should follow in his footsteps. Powinniśmy podążać w jego ślady. So that means we have to prepare ourselves for going back to Godhead.
Dlatego powinniśmy przygotować się na powrót do domu z powrotem do Boga. I was asked this question the other day. Why did Prabhupada wait so long before he came to America? Zostałem zapytany takim pytaniem, dlaczego Śrīla Prabhupāda tak długo czekał, zanim przybył na zachód? So the point is that we have to be completely convinced and then we can expect to be the acharya. Odpowiedź jest taka, że powinniśmy być kompletnie przekonani, a wtedy możemy zostać acharią. So, Prabhupada also told us that people listen to an old man or a young child, but they won't listen to an ordinary person. Ludzie będą słuchać starszej osoby albo dziecka, a zwykłej osoby nie będą słuchać. You see, like Christ was a young man. What did they do to him? I Jezus Chrystus był młodą osobą. Co z nim zrobili? But they thought, old man, he's not going to cause any trouble. Ale starsza osoba nie będzie robiła kłopotu. In other words, the people like the FBI or CIA, they're worried about a young man who's very strong. He's going to get a body. He's going to overtake the government. FBI czy CIA, oni mogli podejrzewać jakąś młodą osobę, która ma charyzmę, jest entuzjastyczna, bo taka osoba mogłaby zrobić jakiś przewrót w rządzie. Ale to, że jest jakaś starsza osoba i ona ma jakichś młodych zwolenników, to nie ma tutaj żadnego problemu. The two FBI agents moved in the temple, shaved their head, became bhaktas. W Los Angeles dwaj agenci FBI ogolili się i wmieszali się w towarzystwo bhaktów w świątyni. And then they stayed for a couple of months, then they went to the temple president and said, you know, we're just here checking you out, do a bhakta bhav and bhakta somebody. And they said, thank you, hari bol, and they left. I po kilku miesiącach rozmawiali z prezydentem świątyni, że ja jestem Bob, a to jest mój kolega i tutaj sprawdzaliśmy tylko tutaj, co tutaj się dzieje. So, this is their duty. They're afraid somebody's going to challenge them. Więc to jest ich obowiązek. Oni boją się, że ktoś może ich zrobić jakiś przewrót. It's the same thing was in Poland. Yeah. The same thing, look at this. In Belarus, some of my disciples, they wanted to get into the revolution against this guy. I told them, don't do it. Więc powiedziałem, że też ta sama akcja była w Polsce, no i także była na Białorusi, też była jakaś akcja. Any agents here? Czy są jacyś agenci tutaj? Okay. The next point is, where am I? Where we are already in illusion. The illusory energy is manifested in the duality of desire and hate. Due to desire and hate, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Sri Krishna appears by his internal potency. But those who are deluded by duality and nations think that the Supreme Personality of Godhead is created by material energies. Kiedy ktoś znajduje się w iluzji, w oddzieleniu od tej czystej wiedzy, wtedy kontrolowany jest przez energię iluzoryczną i nie może zrozumieć najwyższej osoby Boga. Ta złudna energia manifestuje się w dualizmie pożądania nienawiści. Z powodu tej żądzy i nienawiści osoba będąca w ignorancji chce stać się z jednym z najwyższym Panem i zazdrości Krysznie jako najwyższej osobie Boga. Czyści wielbiciele, którzy wolni są od tego rodzaju ułudy, jak również od skalania pożądaniem i nienawiścią, mogą zrozumieć, że Pan Kryszna pojawia się poprzez swoje wewnętrzne moce. Ci natomiast, którzy zostali zwiedzeni z powodu ulegania dualizmom i niewiedzy, myślą, że najwyższa osoba Boga stwarzana jest poprzez energie materialne. This is their misfortune. Such deluded persons systematically dwell in dualities of dishonor and honor,
misery and happiness, woman and man, good and bad, pleasure and pain, etc. Thinking that this is my wife, this is my house, I am the master of the house, I am the husband of this wife. These are the dualities of delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Jest to ich nieszczęściem. Takie pozostające w iluzji osoby w znamienny sposób kładą nacisk na takie dualizmy jak honor i dyshonor, nieszczęście i szczęście, kobieta i mężczyzna, dobro i zło, przyjemność i ból i tak dalej. Myśląc, to jest moja żona, to jest mój dom, ja jestem panem tego domu, ja jestem mężem tej żony. Dualizmy takie właściwe są złudzeniu. Osoby omamione przez te dualizmy są kompletnymi głupcami, dlatego nie mogą zrozumieć najwyższej osoby Boga. So, Prabhupada sometimes defines humility is not to seek the honor, not to seek the satisfaction of being honored by others. Więc czasami Śla Prabhupada definiuje pokorę, że nie czerpiemy satysfakcji z tego, że ktoś nas honoruje w jakiś sposób. But when I first came, then I was very much attracted to Śrīla Prabhupāda's personality. Więc kiedy ja przyłączyłem się po raz pierwszy, byłem bardzo pod wpływem atrakcji do Śrīla Prabhupāda. Sometimes I was treating him a little bit like a cult leader. Czasami uważałem go jako taki, że jesteśmy taki na wspólnie jest liderami. But he was correcting me from that. Ale on mnie tak ustawiał. W odpowiednim miejscu. I zawsze tak chciał, żeby Krishna został w centrum. On nie nazwał naszego towarzystwa Międzynarodowe Towarzystwo Śrīla Prabhupāda. Inni tak zwani guru, można zobaczyć, że ich imię jest na przodzie. They think, you know, this go, this listen. They're all, their name is in the front. Nie chcę nikogo wspominać, ale zawsze ich imię jest na początku. So Prabhupada was a bona fide guru, therefore he was always making us Krishna conscious. Dlatego Śrīla Prabhupada jest autoryzowanym guru i zawsze utrzymuje Krishnę w centrum. And he was engaging us all according to whatever way we approached him. I angażował nas w taki sposób, w jaki mógł nas zaangażować. Many, especially young men, came thinking, this is something I could do, I can be a big leader in this movement. Więc w tym czasie, kiedy Bhaktowie się przyłączali, młodzi ludzie, młode osoby, one miały taką tendencję, że chcą zostać liderami w tym ruchu. So by Krishna's mercy, I didn't have this desire. Dzięki łasce Kryszny nie miałem takiego pragnienia. I was happy to just do what Prabhupada wanted me to do. Byłem po prostu szczęśliwy, robiąc to, co chce ode mnie Śrīla Prabhupada. He would send me here and there, then I would go back to him and get another assignment. Więc Śrīla Prabhupada wysyłał mnie gdzieś, ja tam nauczałem, powracałem i wtedy znowu Śrīla Prabhupada dawał mi następne polecenie, żeby gdzieś nauczyć. I raz powiedziałem Śrīla Prabhupadzie, wiele osób w naszym ruchu, które są liderami, nie lubią mnie. To w porządku, ja cię lubię. So, the leaders didn't like me because they wanted me to be their man. Więc liderzy mogą myśleć w ten sposób, ponieważ oni by chcieli, żeby Maharaj był w ich, że tak powiem, pod ich panowaniem. Ja już byłem pod panowaniem Śrīla Prabhupada, więc nie chciałem być pod kimś innym. And you see in the history, a lot of those leading devotees, they've fallen down because this artificial position, you want to be a leader. Można zauważyć, że wiele tych osób, które były na tych pozycjach liderów, upadło, ponieważ oni mieli takie nieodpowiednie pragnienie. Śrīla Bhakti Siddhānta says, don't try to be a great devotee,
be the opposite of good devotee. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati Thakur powiedział, że nie staraj się być wielkim wielbicielem, wręcz przeciwnie, bądź dobrym wielbicielem. Opposite. Wręcz przeciwnie. Only Krishna is great. Tylko Krishna jest wielki. Vibhu means great and Anu means small. We are small by constitution. We can't become big. Więc Krishna jest Vibhu, a my jesteśmy Anu. Krishna jest wielki, a my jesteśmy bardzo, bardzo mali. I naszą konstytucją jest to, że jesteśmy bardzo mali. No matter how much we press our nose or stand on our head, whatever, we won't become great. I jak bardzo byśmy nie naciskali na nos, czy robili jakieś różne inne gimnastyki, to nie uczyni nas wielkim. Zwykli ludzie mogą myśleć, że są wielcy, ale oni są zwiedzeni. Because Krishna is Yogeshwar. He is the Lord of all the yogis. I Krishna jest nazywany Yogeshwar, czyli on jest panem wszystkich joginów. And Bhagavad Gita makes it very clear that of all the yogis, the best one is one who pleases me, surrenders to me. I Krishna wyjaśnia to w Bhagavad Gita, że wszystkich joginów najlepszym i największym joginem jest ten, który podporządkowuje się mnie w miłości i w oddaniu. So I'll tell you two quick stories I have with Srila Prabhupada. Some of you may have heard them. Forgive me for repeating. Ja teraz opowiem dwie krótkie historie ze Śla Prabhupadem, być może któreś powtarzam, więc wybaczcie mi. Show Prabhupada's position. Żeby tak pokazać pozycję Śla Prabhupada. So the first I was giving Prabhupada massage and we had had was a series of lectures that Prabhupada was giving. I to jest wtedy, pierwsza zaczyna się od tego, że dawałem masaż Śla Prabhupadzie i to było w trakcie, kiedy Śla Prabhupada dawał takie serie wykładów. So Prabhupada was, it was the first time we had a big open program, many Hindus came, some of them were challenging and so on. Więc to był pierwszy taki program, otwarty program i wielu Hindusów przychodziło, niektórzy go tak brali go w argumenty, wyzywali? Nie. To byli tacy wyzywający wobec Śla Prabhupada. And one man stood up, what about Lord Shiva? Prabhupada said, sit down, you are nonsense. I ktoś wstał, a co z panem Shivą? A Śla Prabhupada mówi, siądź na sensie. So anyway, we had never saw, we had never seen Śla Prabhupada in such a mood like a lion. I wcześniej nie widzieliśmy w takim nastroju Śla Prabhupada, jako w nastroju lwa. Ponieważ w naszym towarzystwie był bardzo pokorny. Przeważnie. Anyway, so the next day it was a series of lectures, so the next day he was going to speak again and I was giving massage. Więc następnego dnia znowu miał dawać wykład i ja tego poprzedniego dnia dawałem mu masaż. So I was massaging him and talking. I learned later that the servant shouldn't talk, but I didn't know that. I was just talking, massaging him, talking, massaging him. Więc później dowiedziałem się, że podczas masażu nie powinniśmy rozmawiać ze Śla Prabhupadem, ale tego nie wiedziałem, więc masowałem i rozmawiałem, masowałem, rozmawiałem. My mood was, me and you, Prabhupada, we could take over the world. I był taki nastrój. Ja i ty, Śla Prabhupada, cały świat jest nasz. I didn't say that, but that's what I was thinking. Ja tego nie powiedziałem, ale tak myślałem. And then suddenly Prabhupada spoke very strongly. I w pewnym momencie Śla Prabhupada powiedział tak bardzo mocno. He said, no! Nie! And my hands like froze on his body. I moje ręce tak zamarzły na jego ciele. Then he spoke like a child. I wtedy powiedział jak dziecko. With a child's voice, like a 7-8-year-old boy. I powiedział takim głosem dziecka, które ma 7-8 lat. And he said with so much sincerity. I powiedział tak z taką niezwykłą szczerością. I am just a humble servant. Ja tylko jestem pokornym sługą. So his humility made me humble, but the point is, that's how he really felt about himself. I to też mnie uczyniło pokornym, ale można tak zrozumieć, że on tak naprawdę w ten sposób o sobie myślał. We were treating him as good as God, but he was remembering his spiritual master in Krishna,
And so he knew that he's a servant. My traktowaliśmy go jak Boga, ale on sobie myślał, że jest pokornym sługą swego mistrza duchowego i Kryszny. Okay, the next story, it came maybe a month later. I następna historia wydarzyła się miesiąc później. He was giving class in a small temple room, maybe just a little bigger than this. Dawał wykład w takim małym pomieszczeniu, trochę może większym niż ten pokój. And I was sitting nearby, and he made the point that the spiritual master, he was talking about himself, is the representative of God. I on skupił się na punkcie, w którym mówił, że mistrz duchowy mówił o sobie, mistrz duchowy jest reprezentantem Boga. But he said it in such a way that I got the, like a mystic experience that this person is only a few feet from me, but he's really representing God Almighty. I wtedy takie miałem takie mistyczne doświadczenie. Siedziałem kilka metrów od osoby, która jest reprezentantem wszechmogącego Boga. So the next day I went to give massage and I said, Srila Prabhupada, I very much like your class last night. I poszedłem następnego dnia do Śla Prabhupada, żeby dać mu masaż i powiedziałem, bardzo podobał mi się ten wykład wczorajszy. He said, oh, what part did you like? O, naprawdę? Jaka część wykładu ci się podobała? Then I said, Prabhupada, I like what you said. The spiritual master is the representative of God. I powiedziałem, to, że powiedziałeś, że mistrz duchowy jest reprezentantem Boga. And this time, Prabhupada accepted it fully. I w tym momencie Śla Prabhupada to w pełni zaakceptował. He didn't say no, 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 he took it completely. I wtedy nie powiedział, że nie, 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 kompletnie to zaakceptował. And then he turned it back. Wtedy to tak odwrócił. And he said, you also can be representative of God. Ty również możesz zostać reprezentantem Boga. When you say Prabhupada said, he used his own name, or Krishna said, then you're also representing God. Kiedy mówisz, Śla Prabhupada powiedział, albo kiedy mówisz, Krishna to powiedział, to również stajesz się reprezentantem Boga. Śla Prabhupada ki. Jai. So he was happy to be a representative, but he didn't want me to flatter him, you know, to make him more than what he was. Więc on był reprezentantem Boga i jest reprezentantem Boga, ale on nie chciał być tak chwalony i być czymś więcej niż jest. It happened in 1970. Some of the leading sannyasis started claiming Prabhupada was God. When he heard about it, he threw them out of his movement, told them that they were people, they had to get purified by preaching, not staying in any ISKCON temple. W jakimś momencie ISKCON-u niektórzy liderzy zaczęli propagować teorię, że Śla Prabhupada jest Bogiem. Więc Prabhupada usunął ich z towarzystwa i kazał im nauczać, produkować i nauczać. To jest jedno z błędów, które zrobili chrześcijanie. Więc ta osoba jest Bogiem, jest Trójca i to wszystko jest spekulacją. And the devil also is a speculation. I diabeł to też jest spekulacja. There's no devil like that. Who's got an independent energy source. Nie ma jakiegoś diabła, który ma niezależne źródło. Maya is there, but she's the servant of Krishna. She's doing a thankless task of keeping us separated from Krishna till we become pure. Maya jest energią Kryszny, ale oddzieloną od Kryszny i ona ma takie niewdzięczne zadanie, aby trzymać nas z dala od Kryszny. And she tried to seduce Haridas Thakur, but she was defeated. Ona chciała zauroczyć Haridasa Thakurę, ale była nie odniosła sukcesu. Then she became his disciple. I ona stała się uczniem Haridasa Thakury. So, we don't hate Maya. Bhaktivinoda calls her a wonderful contrivance, a wonderful arrangement by the Lord to keep us separate from Him. Więc my nienawidzimy Mayi. Śla Bhaktivinoda powiedział, że to jest takie wspaniała aranżacja, aby trzymać nas z dala od Kryszny. Another name for Maya is mercy. She's mercifully kicking us. Więc Maya również jest, to słowo można przetłumaczyć jako łaska. Ona ciągle nas kopie. So we become humble. Tak, żebyśmy stali się pokorni. Then once there was a big devotee who fell down, and Prabhupada was saying,
You know, everybody was surprised, Prabhupada just told him, tell that he was a big devotee. I więc w pewnym momencie jakiś wielki wielbiciel upadł i wszyscy byli zdziwieni, że taki wielbiciel upadł. And then Prabhupada said, yes, let's see which next big devotee will fall down. A Prabhupada powiedział tylko, zobaczmy, kto będzie następny, kto upadnie z tych wielkich wielbicieli. And most of them did. I większość z nich to zrobiła. Injunction like that. Don't be in charge of the Vaishnavas. Jest takie polecenie, nie zarządzaj Vaishnavami. Very dangerous. To jest niebezpieczne. There's a story like that about the dog and Lord Ramachandra. Jest taka historia o psie i panu Ramachandrze. You know the story? Czy znacie tą historię? So after Lord Ramachandra defeated Ravana and they came back to Ayodhya to manage the kingdom. Więc kiedy pan Ramachandra pokonał Ravanę i powrócił do Ayodhi, żeby zarządzać tym królestwem. So he sent Lakshmana out, go look anywhere in the kingdom, see that everyone is satisfied. I wysłał Lakshmana do społeczeństwa, żeby się rozejrzał, czy wszyscy członkowie społeczeństwa są szczęśliwi. So he came back and said, yes, everyone is satisfied with your being a king and your ruling. Więc powrócił do pana Ramachandry i powiedział, że wszyscy są zadowoleni z twoich rządów i tak dalej. So then Lord Ramachandra said, better go again, just to check. Ale pan Ramachandra nie był z tego za bardzo zadowolony. Lepiej sprawdź jeszcze raz, czy tak naprawdę wszyscy są zadowoleni. Then there was one doll who was making complaint. I wtedy pan Lakshman spotkał psa, który się skarżył. So what was the complaint? The dog said, well, I was just sitting by the side of the road and this Brahmin came and hit me with a stick. I jego tym skargą było to, że ja sobie szedłem obok drogi, przechodził ten Brahmin i pacnął mnie patykiem. Lakshman found that Brahmin and said, why you hit the dog with a stick? I on, pan Lakshman, znalazł tego Brahmina i dlaczego uderzyłeś tego psa? He said, I didn't like the way he was looking at me. A Brahmin powiedział, nie podobało mi się, jak na mnie patrzy. So, Lakshman said, that's not proper. So he went to Lord Ramachandra and they asked him, what should be the punishment? I wtedy on tak pomyślał, Lakshman, że czy to powinien być powód? No i wtedy udał się do pana Ramachandry i spytał się, jaka powinna być kara. I zapytali psa, jaka powinna być kara. And the dog said, put him in charge of the Vaishnav institution. I wtedy pies powiedział, uczyńcie tego Brahmina zarządzającym instytucją Vaishnava. Lakshman said, but that's a very exalted position. You want to give him a position like that? I wtedy Lakshman powiedział, ale to przecież jest taka wzniosła pozycja, chcesz taką wzniosłą pozycję dać temu Brahminowi? And that the dog said, yes, please give him that position, because I know his nature. He'll offend the Vaishnavas, and then he'll go to hell. I tak odpowiedział pies, że ja znam jego naturę, będzie popełnił obrazy wobec Vaishnavów i uda się do piekła. I know, because that was my position in the last life. Wiem, ponieważ to jest moja pozycja z poprzedniego życia. Jest to niebezpieczne, aby dawać polecenia Vaishnavom. But this is a challenge, because Prabhupada did want an institution, and that means there has to be some management. Ale to jest wyzwanie, ponieważ Śrila Prabhupada chciał, że to jest, że powinno być zarządzanie tą instytucją. Okay, any questions, comments? W porządku, czy są jakieś pytania, komentarze? Teraz było o tym, że zarządzanie Vaishnavami jest takie niebezpieczne. A ja chciałem zapytać Maharaj, bo Maharaj jest już guru. A co jest, jak to jest, jeśli chodzi o instrukcje duchowe, dawanie instrukcji duchowych? Nie zarządzanie duchowe? So you told the story about that, so it's so dangerous to give
some orders or some instructions what to do to the Vaishnavas, but how we should, in which spirit we should accept the guidance from spiritual master and instructions from spiritual master. Spiritual master is easier. Ale jest to łatwiejsze bycie mistrzem duchowym. Because it's voluntary. You don't want to accept my instruction, that's okay. Bo czym, ponieważ jest to dobrowolne, chcesz albo nie chcesz zaakceptować mojej instrukcji. But the temple president, at least the temples that we used to live in, they had executive order, they could say you have to do it, otherwise get out. Ale jeżeli jest ta jakaś moc wykonawcza, czy są liderzy, którzy po prostu robisz to, albo no, znikasz ze świątyni. There is some difference between Brahminical advisor, the guru, and the executive head, like the king. Więc to jest taka różnica pomiędzy osobą duchową, która daje ci polecenie, a poleceniem króla. And Prabhupada expected us to follow the temple president. That discipline is there. Więc Śla Prabhupada chciał, żebyśmy podążali za instrukcjami komandora, żeby ta dyscyplina była. He gave example, like in a court of law. If you think there's something, you got an unfair trial, then you have to go to the next level. Więc tak jest w sądzie, jeżeli uważasz, że ten osąd, czy powiedzmy ten werdykt tego sądu jest niepoprawny, to idziesz do wyższej instancji. So Prabhupada said, no, the temple gives the president gives an order, you should follow it. If you think it's wrong, then you can appeal to the GVC like that. Ale jeżeli myślisz, że prezydent świątyni robi jakąś nieodpowiednią rzecz, to możesz wtedy zwrócić się do GBC. But he wasn't in favor of anarchy. Ale nie popierał anarchii. Because we don't have many temples like that, maybe in Warsaw. Nie mamy takich świątyń, być może w Warszawie. But there was a time when 80-90% of the devotees lived in the temple. I był czas, że w Warszawie żyło 80-90% wielbicieli. So the Prabhupada's instruction is there. Więc są te instrukcje Śla Prabhupada. But for guru it's not so difficult. Ale dla guru to nie jest takie trudne. If they don't want to follow, then you just tell them, okay. Jeżeli nie chcesz podążać, you have my blessings, find another guru that you rather work with. Masz moje błogosławieństwo, żeby znaleźć innego guru, w którym możesz współpracować. Prabhupada has made it easy because he's the guru for all of us for the next 10,000 years. Śla Prabhupada uczynił to dla nas łatwym, ponieważ on jest guru dla nas wszystkich przez następne 10 tysięcy lat. Jest Shiksha Guru dla nas wszystkich. Potrzebujemy Diksha Guru, żeby mieć inicjację i tak dalej. Ale nie jesteśmy Ritwikami. But still, the GVC has also said that if you feel your main link to Krishna is through Srila Prabhupada, you can tell your guru, Guruji, I would like your blessing that I have a spiritual relationship with Prabhupada. You can do like that. Ale jeżeli ktoś ma pragnienie, żeby jego połączenie z Kryszną jest poprzez Śla Prabhupada, no to... But the other thing is, there's I this is very important. I didn't finish. Someone may think that he is connected through Prabhupada to Krishna. Yes, there's a feels strong connection through Prabhupada. So yeah. Then the spiritual master should encourage this kind of. Yes, he can encourage it. Why not? I wtedy mistrz duchowy powinien zachęcać taką osobę, jeżeli ta osoba czuje w ten sposób. But the system is Guru Sadhu Shastra. Ale system jest taki, że mamy siastrę Guru Sadhu. And then we should be open to, if we are saying, yes, I'm getting inspiration from Prabhupada, but then if the Sadhu is to say, what kind of inspiration? Prabhupada never told us to rob banks. Więc... He may say, well, Prabhupada told me I should give him money for the project, so I got a gun and I held up, you know. Yeah. Then you say, something's wrong. Yeah. Więc mamy siastrę Guru Sadhu i ktoś może powiedzieć, o, ja mam taką inspirację, czuję, że Prabhupada mi mówi, żebym znalazł pieniądze na ten projekt, no i tym jedynym sposobem jest napad na bank, więc wiemy, że tutaj jest coś nie tak. Więc ty jesteś trochę szalony, ponieważ Śla Prabhupada nigdy nam czegoś takiego nie powiedział. Bardzo szczegółowo powiedział, nie kradnij.
ponieważ wielbiciele to robili. And you know, their philosophy was everything belongs to Krishna. Now you're using it in Maya service, so we're taking it from you and using it in Krishna service, so what's wrong? Więc wszystko należy do Kryszny, ty używasz to dla zadowolenia zwiastów dla Mai, my bierzemy to od ciebie i angażujemy to w świadomość Kryszny. Ale Prabhupada się z tym nie zgodził. So, again, we have to be honest with ourselves. Więc ponownie powinniśmy być szczerzy wobec siebie. Prabhupada didn't want to break his system because he wanted us to remain within his institution. Więc Śla Prabhupada nie chciał tej filozofii Ritwi, ponieważ chciał, żebyśmy wszyscy byli w tej instytucji. Okay, anyone else? W porządku, czy ktoś jeszcze? Czy zarządzanie miastami nie jest też dobrą ideą? Którzy żyją niezależnie od... Nie rozumiem. No bo była też mowa o tym, że zarządzanie wielbicielami jest niebezpieczne. Mm-hmm. Jak jest to zarządzanie i to jest niebezpieczne. Ale... Czy zarządzanie? Ktoś powiedzmy występuje jako zarządzający grihastami, jakiś społeczność grihastów. Czy to jest równie niebezpieczne jak... Nie, pytanie jest, czy to jest dobra idea, czy wystarczy tylko duchowe instrukcje i tyle. So, you said that to be... in charge of the Vaishnavas is dangerous. He's talking about someone is in charge of the Grihastha, some community of Grihasthas. This is also dangerous, or there is enough to have spiritual instructions? Can be, because the Grihasthas are Vaishnavas too. Yeah? Więc to może być niebezpieczne, ponieważ ci Grihasthowie również są Vaishnavami. Ale czy ta idea, żeby zarządzać nimi, czy to jest właściwa idea? This is a good idea to be in charge of them. If you can do it without getting false ego involved. Jeżeli możesz to zrobić bez fałszywego ego. Yeah, Prabhupada wanted people to be temple presidents too. It's dangerous, but he wanted it. And he generally supported them. Więc Śla Prabhupada chciał, żeby byli zarządzający i ich popierał, tych zarządzających. Otherwise, just like the Protestants, there's so many thousands of different branches of Protestantism, right? W innym przypadku będziemy mieli taki protestantyzm i wiele tysięcy różnych odgałęzień protestantyzmu. I on widział, Śla Prabhupada, co się stało z ruchem jego mistrza duchowego. Teraz jest około 75 różnych Gaudiya Math. So he didn't want that to happen to ISKCON. Więc on nie chciał, żeby to samo zdarzyło się w ISKCONie. So still, you may say, my main guru is Prabhupada, but you have to work within the GVC boundaries. Nadal możesz powiedzieć, że twoim głównym guru jest Śrila Prabhupada, ale także powinieneś współpracować z GBC. Otherwise you can be censored or, you know. You can be, możesz zostać wtedy, jeżeli tego nie zrobisz, to możesz być gdzieś wysłany. You can be told you're no longer, you're no longer in ISKCON. Możesz być... Ktoś się może powiedzieć, że już dłużej nie jesteś połączony albo nie jesteś w towarzystwie świadomości Kryszny. So it's a razor's edge between having authority and at the same time allowing freedom. Jest to takie, jest to na ostrzu brzytwy, że jesteś autorytetem, ale także pozwalasz na jakąś wolność. Because, again, Brahmin doesn't like to be under some authority. Ponieważ Brahmin nie lubi być pod jakimś autorytetem. It's like trying to herd cats. To tak jakbyście chcieli pasać koty. Every cat will go in his own direction. Każdy kot będzie leciał w swoją inną stronę. So Brahmins are allowed to do that, to be independently thoughtful. Więc Brahmin ma pozwolone, żeby być niezależnie myślącym. So it's a challenge, how to keep the organization together, at the same time cultivate Brahminical culture, we want to make Brahmin. Więc w tym samym czasie
mamy instytucję, ale w tym samym czasie mamy też to ciało braminiczne. I remember once we were on a morning walk with Srila Prabhupada in Detroit, 1971. Byliśmy ze Śla Prabhupadem w Detroit w 1971 roku. I powróciliśmy z tego porannego spaceru do świątyni i Śla Prabhupada chciał, no to zróbmy to, nie wiem co to było, co. He said, "Okay, let us get permission from the temple president." I kiedy wróciliśmy, Śla Prabhupada powiedział, to teraz pytajmy się o pozwolenie, pozwolenie prezydenta świątyni. A my tacy zdziwieni, Prabhupada teraz będzie prosił o pozwolenie prezydenta świątyni? Ale on pokazywał, tak, taki powinien być system, żeby mieć jakiś autorytet. Okay, we'll stop here. I see Prasadam is coming. W porządku, tu się zatrzymamy. Widzę, że nadchodzi Prasadam. Jai. Bhagavad Gita ki. Jai. Mahaprasadam ki. Jai. First the children. Na początku podchodzą dzieci. Karmiące matki, matki z dzieckiem na ręku i tak dalej. Dasza. Dziękuję. Dziecko. Dziękuję. Jesteś dziecko teraz?